Kochani, dzisiaj będę się dzielić dosyć trudnym tekstem z listu do Efezjan 1:11-14. Ogólnie ten pierwszy rozdział jest o tyle skomplikowany, że to strasznie długie zdania są takie po prostu wzajemnie się jakoś tam spinające i podzielić ten tekst na jakieś mniejsze kawałki nie jest łatwo, ale spróbujemy. Myślę, że z Bożą pomocą damy radę. Pomodlimy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna. Dziękujemy Ci za nasze dziedzictwo, które mamy w Tobie. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za nowe życie, które nam dałeś, za przebaczenie grzechów. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi i że nie musimy się bać, ale w Twojej mocy możemy to życie przeżyć na Twoją chwałę, oddać Tobie cześć i dziękczynienie, bo naprawdę jesteś tego godzien. I jesteśmy kimś w Twoich oczach, dzięki temu, co Ty zrobiłeś, jesteśmy naprawdę wyjątkowymi, cennymi, wspaniałymi ludźmi. I dziękuję Ci za moich braci, za moje siostry, za to, że Ty otoczyłeś mnie Twoimi dziećmi, że należę do Twojego domu, że jestem Twoim dzieckiem, nasz Królu. Dziękujemy Ci, prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo, abyś teraz do każdego z nas wyraźnie i konkretnie przemawiał, aby nasze serca napełniły się wiarą, radością i dziękczynieniem i chwałą dla Ciebie. Amen. Zaczniemy od wersetu tutaj 11. Tutaj napisałem, co to jest za tłumaczenie, to jest EIB, to jest Ewangeliczny Instytut Biblijny. Biblia wydana z 2016 roku w takiej wersji literackiej. Wybrałem akurat to tłumaczenie, dlatego że te fragmenty w różnych tłumaczeniach dosyć się różnią. A chodziło mi o to, aby jak najpełniej oddać to, co tam gdzieś w Grece możemy znaleźć, możemy jakbyśmy te słowa tam... Bo widziałem, że niektórzy tłumacze tak dosyć luźno do tego tekstu podeszli i coś tam pododawali, coś tam pozmieniali. Okej, no rozumiem, Greka jest językiem starożytnym, tamta Greka. Niełatwo jest to przetłumaczyć na język polski, ale akurat wybrałem to, żeby najpełniej oddać to, o czym dzisiaj będę mówić. Więc tak, tutaj w tym wersecie mamy napisane, że w Nim, czyli w Chrystusie, też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni do tego, zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. I to dziedzictwo, które otrzymaliśmy, zostało nam dane nie w wyniku naszej pracy, ani nie w wyniku naszego wysiłku, nie w wyniku naszych starań. To dziedzictwo zostało nam dane, ponieważ zostało nam dane w Chrystusie, ponieważ zaczyna się ten werset od słowa w Nim, czyli w Panu Jezusie Chrystusie. Wszystko, co masz, wszystko, kim jesteś, jest dzięki Chrystusowi Jezusowi. Amen? Nie jest to wynik naszej służby, naszej duchowości. Niech ona będzie błogosławiona, abyśmy naprawdę chodzili napełnieni Duchem Świętym, w mocy Jego, ale wszystko to, kim jesteśmy w Bogu, jest wynikiem dzieła dokonanego przez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w Nim jesteśmy bezpieczni, w Nim mamy wszystko, mamy całą pełnię naszego dziedzictwa. I to dziedzictwo, tak jak tutaj jest napisane, już zostało nam przyznane. Dziedzictwo otrzymaliśmy. I to słowo otrzymaliśmy, to czy zostało nam przyznane, no to jest właśnie w takim czasie w języku greckim, to jest czas przeszły dokonany, czyli ten słynny grecki aoryst. Myślę, że wielu z nas tutaj słyszało o greckim czasie aoryście. To jest czas, który jak tylko tam zajrzysz do Greki, za chwilę się pojawi ten termin. Na pewno bardzo szybko byś się z nim spotkał. To jest szczególna taka forma gramatyczna czasownika, która mówi o tym, że pewna czynność została wykonana w przeszłości, zwykle odległej przeszłości. Ta czynność została dokonana i zakończona, natomiast Tobie zostało jedynie to ogłoszone, że ta czynność została zrobiona na Twoje konto. A więc Ty nie masz z tym jakby bezpośrednio nic wspólnego, nie od Ciebie zależało to, że to dziedzictwo zostało Tobie dane. Po prostu to dziedzictwo zostało Ci przyznane przez Boga kiedyś, dawno, dawno, dawno temu
i ty otrzymałeś to jako dar. To jest coś na tej zasadzie, jakbyś powiedzmy to miał jakiegoś dalekiego krewnego, gdzieś tam mieszkającego, nie wiem, w Australii czy gdzieś tam w Ameryce, nie miałeś z nim kontaktu i pewnego razu przychodzi do ciebie list i okazuje się, że on zapisał tobie cały swój majątek. Chociaż byłeś zaskoczony tym, że akurat tobie, bo oprócz ciebie są jeszcze inne osoby, które mogłyby mieć udział w tym majątku, ale tobie został zapisany, chociaż nawet nie miałeś jakiejś bliskiej relacji z tą osobą. Zostało ci to dane, przyznane. Więc tutaj Biblia mówi o tym, że dawno temu w przeszłości zostaliśmy obdarzeni pewnego rodzaju dziedzictwem. Dziedzictwem, którego jesteśmy już właścicielami. Nie, że kiedyś się staniemy. Owszem, wykonanie tego dziedzictwa, czyli wejście w posiadanie, to jest jeszcze częściowo kwestią przyszłości, bo już pewien udział już mamy jako dzieci Boże, już jesteśmy świadomi tego, kim jesteśmy, że jesteśmy nowymi ludźmi, że mamy życie wieczne, że mamy przebaczone grzechy. Już się tym cieszymy, już tego doświadczamy, ale będzie jeszcze taki czas, kiedy w pełni ogarniemy to dziedzictwo i dalej czytamy, że do tego dziedzictwa jesteśmy przeznaczeni. Przeznaczeni według postanowienia Jego woli, a więc przeznaczeni według postanowienia woli Boga, a więc Bóg postanowił. Co Bóg postanowił? To jest bardzo istotne. Przeznaczeni według Jego postanowienia. Bóg postanowił bardzo ważną i bardzo konkretną rzecz, mianowicie postanowił tak, że kto wierzy w Syna Bożego, ten ma życie wieczne. Tak postanowił. Taką zasadę on wymyślił, opracował i wprowadził w życie. Więc postanowienie wybrania polega na tym, że Bóg powiedział, jeżeli uwierzysz w mojego Syna Jezusa Chrystusa, masz życie wieczne. A ponieważ Bóg jest wszechwiedzący, dla Niego nie ma, każdy myślę się zgodzi z tym, że Bóg wie wszystko, prawda? Bóg wie wszystko, więc dla Niego nie było żadną tajemnicą i nie jest dla Niego żadną tajemnicą, kto uwierzy, a kto nie uwierzy. No bo Bóg jest wszechwiedzący. Dla Niego nie ma żadnych tajemnic. Dla Niego nie ma żadnego zaskoczenia, bo liczył na to, że jakaś, nie wiem, Kasia czy Zosia się nawróci, a ona się nie nawróciła. Nie, Bóg dokładnie ma pełną listę od pierwszego człowieka do ostatniego, jakikolwiek się urodzi na tej ziemi. Bóg ma już pełną listę. On wie, kto uwierzy w Jego Syna Jezusa Chrystusa, kto uwierzy. Więc w oparciu o swoją wszechwiedzę, w oparciu o swoją znajomość bardzo precyzyjną w takich detalach, znajomość przyszłości, Bóg przydzielił dziedzictwo tym, którzy uwierzą. Wiedząc o tym, jakie będą nasze decyzje, jaki będzie nasz stosunek do Ewangelii, co zrobimy, jaka będzie nasza postawa, kiedy usłyszymy o Chrystusie Jezusie, który zapłacił za nasze grzechy, czy to zignorujemy, czy powiemy, no to wspaniale, to niesamowite, to otwieram moje serce dla Chrystusa i przyjmuję Go jako mojego Pana. Bóg to wiedział, wiedział o tych wszystkich naszych reakcjach, wiedział o całych naszych zmaganiach, o całej drodze, którą musiałeś przejść, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Być może na tej drodze dalej jeszcze jesteś i chociaż ty nie znasz być może w tym momencie wyniku tej drogi, Bóg to wie. On dokładnie wie, co się stanie, jaką decyzję podejmiesz w swoim sercu. Więc w oparciu o swoją wiedzę pełną, wszechwiedzę, on przewidział, on wiedział, kto się nawróci i tych ludzi wybrał i obdarzył ich już dziedzictwem. Popatrzcie, że Bóg nie czeka z obdarzeniem ciebie dziedzictwem w niebie do momentu twojego nawrócenia, bo po co ma czekać, skoro on już to wie, że się nawrócisz. Więc on to dziedzictwo przeznaczył tobie, obdarzył cię jeszcze w wieczności. Zanim w ogóle świat zaczął istnieć, Bóg już przyznał Sławkowi Lozanowi przyznał dziedzictwo w niebie. Halleluja! Sławek, cieszysz się z tego powodu? No pewnie, że tak. No nie? Już od dawna masz to dziedzictwo. Nie czekasz na że o, czy Bóg mi da, czy nie da. On już mu dał. Kiedyś, dawno, dawno temu. Bo tak mówi Greka, tak mówi właśnie ten słynny aoryst. Więc przydzielił. Więc gdyby za wolą Boga, za Jego postanowieniem,
nie kryły się żadne zasady, żadne reguły, żadne przemyślenia, ani żaden plan, który doprowadził go do tej decyzji. Gdyby to była tylko taka zwykła, autorytarna, przypadkowa decyzja, to stałoby to w sprzeczności, na pewno się z tym zgodzicie, to stałoby to w całkowitej sprzeczności z Bożą miłością i z Bożą sprawiedliwością. Bo moglibyśmy powiedzieć, gdyby Bóg to postanowienie o tym, że przeznacza ciebie i obdarza ciebie dziedzictwem, gdyby to postanowienie było oparte jedynie na jakimś takim suwerennym, niczym nieuzasadnionym wyborze, no to można byłoby to powiedzieć, ale zaraz, a gdzie jest Boża miłość, gdzie jest Boża troska, gdzie jest Boża opieka, gdzie są wersety, które mówią o tym, że On nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. No to tego typu wybór, właśnie taki arbitralny, przypadkowy, to można byłoby równie dobrze zobrazować taką sytuacją, że załóżmy, nie wiem, jestem Bogiem, mam 100 miliardów ludzi, których stworzyłem, ale odwracam się do nich plecami, po czym biorę, nie wiem, 10 kulek papierowych, stojąc plecami rzucam te kulki i w kogo trafi ta kulka papierowa, no to tego wybieram. No i tyle w temacie. Nie? No i to byłoby mniej więcej na tej zasadzie, gdyby za Bożą wolą i za Bożym postanowieniem nie kryło się żadne przemyślenie, żaden plan, żadne rozważanie tego, co i jakie decyzje człowiek podejmie, no to mniej więcej to w ten sposób by wyglądało. No i taki niewybrany, nietrafiony tą papierową kulką, by powiedział: Boże, ale dlaczego mnie potępiasz? A Bóg by powiedział: dlatego, że tak postanowiłem i koniec dyskusji. No to jeżeli tak by to miało wyglądać, no to w takim razie chrześcijaństwo opierałoby się, jeśli chrześcijaństwo by się opierało na tego typu wyborze, no to po co nam w ogóle Biblia? Po co nam w ogóle wiara? Po co nam w ogóle te spotkania? Jeżeli to byłby tylko taki arbitralny wybór, ciebie i ciebie wybieram, ale tak zupełnie w ciemno, niczym nieuzasadniony, niczym niepodparty wybór, no to byśmy powiedzieli, okej, no to w takim razie to wszystko, co robimy, to jest bez sensu. Bo załóżmy, że przez całe życie czytam Biblię, przez całe życie wierzę w Jezusa Chrystusa, a na koniec Bóg mnie informuje, ale ciebie nie wybrałem. Nie jesteś na mojej liście. No to ja bym powiedział, okej, to w takim razie nawet gdybyś mnie wybrał, no to jaką ja mam gwarancję, gdyby ten arbitralny wybór był na samym szczycie i niczym nie podparty ani nieuzasadniony, to bym powiedział, nawet gdybyś mnie wybrał, albo my jako wybrani byśmy mogli powiedzieć, a skąd my wiemy, że za 100 tysięcy lat Bóg nie zmieni wyboru i nie cofnie swoich wszystkich obietnic, które dał. Nie powie, no to zamyka mnie, bo zmykajcie stąd, nie potrzebuję was. To jest mój arbitralny wybór. Ja jestem suwerenny i mogę to zrobić. No to tak, Bóg taki nie jest, prawda? Pokazuje to w ten sposób, aby podkreślić to, że za decyzją Boga, za wyborem, za postanowieniem kryło się coś znacznie więcej. Uważam, że fundamentem Bożego charakteru jest Jego miłość i gdy Bóg podejmuje jakąś decyzję, to w oparciu o to, że kocha tego człowieka i dał mu wolną wolę i pozwolił mu pójść tą drogą, którą chce i na podstawie jego decyzji, czy się nawróci, czy nie, czy uzna Chrystusa za swojego Zbawiciela, przyznał mu to dziedzictwo lub też nie przyznał, jeśli się nie nawrócił. Więc to dziedzictwo, które Bóg nam daje, które nas już ubłogosławił, ma dwa wymiary. Ma wymiar wieczny i wymiar doczesny. Wymiar wieczny, no to oznacza, że mamy już życie wieczne w niebie. Mamy zagwarantowane przez Chrystusa Jezusa. Oznacza to, że z chwilą naszej śmierci fizycznej wchodzimy do domu Ojca i tam już na zawsze z Nim jesteśmy, bo mamy przebaczone wszystkie nasze grzechy, jesteśmy uczynieni dziećmi Bożymi, to już się wydarzyło i tam w Jego Królestwie, w Jego wiecznym domu będziemy już na zawsze bez żadnego bólu, śmierci, bez smutku. Dalej wymiar wieczny naszego dziedzictwa oznacza też, że będziemy brać udział w Jego chwale.
w chwale Boga, czyli będziemy dzielić się Jego radością, będziemy dzielić Jego świętość, będziemy dzielić Jego miłość, będziemy mieli w tym udział, w Jego chwale. Będziemy cieszyć się tym, że na zawsze jesteśmy z Nim i że będziemy żyć we wspaniałych, cudownych warunkach, w których On sam żyje. Również będziemy doświadczać w tym wiecznym wymiarze błogosławieństw Królestwa Bożego, czyli będziemy mieli dostęp do wszystkich bogactw, które są w Królestwie Bożym. Będziemy mieli różnego rodzaju przywileje, które On przygotował dla nas. Też Biblia mówi o 5 koronach chwały. I w zależności od tego, co to jest za korona, różne osoby będą miały różne wyjątkowe miejsca, jakieś właśnie przywileje, korzyści, które zostały mu nadane przez Boga. Ale również w tym wymiarze doczesnym, czego już doświadczamy, jeśli chodzi o to dziedzictwo, które zostało nam dane z powodu tego, że uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa i nawróciliśmy się i staliśmy się dziećmi Boga. Jaki jest ziemski wymiar tego dziedzictwa? No to na pewno pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, na pewno radość, która nie jest oparta na okolicznościach, ale Bóg też stwarza dobre okoliczności, abyśmy mieli również taką podstawę, że no po prostu dobrze nam się wiedzie, bo Bóg jest z nami i pewne rzeczy, On w pewnych rzeczach On pomaga, uczestniczy, również zapewnia nam swoją opiekę już tutaj na ziemi. To jest właśnie również aspekt Bożego dziedzictwa. On również dał nam modlitwę, że nie jesteśmy tutaj sami, ale gdy czegoś doświadczamy, z czym się zmagamy, przychodzimy do naszego Ojca, On wysłuchuje nasze modlitwy, tak jak właśnie Gosia opowiadała w piątek, jak się modliły z Tereską i natychmiast przyszła odpowiedź, prawda? To jest wymiar właśnie, to jest pewien aspekt Bożego dziedzictwa, które nam dał. On nam przebaczył grzechy, dał nam Słowo Boże, więc popatrzcie, jak wspaniale już uczestniczyć właśnie w tym dziedzictwie, które On przeznaczył dla nas z wieczności. Dalej czytamy w dalszej części tego wersetu, czytamy, że abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały, my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie Jezusie. W Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. O, to jest ciekawe sformułowanie, opieczętowani Duchem Świętym. Co to może być ta pieczęć Ducha Świętego? Myślę, że coś znacznie większego niż tylko pieczęć oznaczająca własność, bo w Grece to słowo no to oznacza, że jak właśnie taką pieczęć się tam przybijało, to się w ten sposób oznaczało, że to należy do mnie, jakaś tam, nie wiem, jakaś szkatułka z kosztownościami zapieczętowana, no to ta pieczęć świadczyła do kogo ona, kto jest właścicielem tej szkatuły z tymi kosztownościami w środku i nikt nie może tej pieczęci złamać, no bo naruszy prawo własności. Również jak na przykład jakieś były zwierzęta, które były wartościowe, jakiś koń, no to tam się brało taką właśnie pieczęć i tam się wypalało gdzieś na skórze ten symbol tego właściciela, który tego konia posiadał. Ale myślę, że ta pieczęć Ducha Świętego to jest coś znacznie więcej. To jest nie tylko prawo własności, że należymy do Boga i jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy członkami Jego rodziny, ale myślę, że ta pieczęć oznacza również takie pełne odciśnięcie obrazu Boga w duszy człowieka. Że Bóg przychodząc do nas i zamieszkując w nas sprawia, że On coś tam robi, jakąś niesamowitą rzecz w naszych wnętrzach, że On wyciska swój własny obraz wewnątrz naszych serc, wewnątrz naszej duszy i przekazuje nam ten unikalny obraz, że po prostu On, że to jest coś takiego tak niezwykłego, nie do podrobienia, tak jak na przykład rodzice przekazują swoje DNA dziecku i gdy dziecko się rodzi i się zrobi pewnego rodzaju badania, no to jest wynik tych badań jest pełnym dowodem tego, że właśnie to jest ojciec i matka, że oni są rodzicami tego dziecka, a nikt inny, bo to jest tak unikalny obraz, że to nie pasuje do żadnej innej opcji. I Jan napisał właśnie o czymś, o takim nieusuwalnym znaku
boskiego rodzicielstwa, czyli tym boskim DNA. Napisał o tym w pierwszym liście Jana 3,9. Czytamy tam takie słowa, że kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. I to właśnie to boskie DNA jest tutaj zawarte w tym stwierdzeniu, posiew Boży jest w nim. Czyli Bóg przekazał jakiś niesamowity swój obraz, włożył tam przez Ducha Świętego do tego nowego człowieka, który z Boga się narodził i to jest już nieusuwalne. To jest coś, co po prostu jest w pełni autentyczne potwierdzenie tego, że należysz do Boga. Więc to jest myślę, że ta pieczęć właśnie na tym polega, na odciśnięciu takiego obrazu Boga w tobie, we mnie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Inny wymiar tej pieczęci Ducha Świętego, to myślę, że jest to przemiana na obraz Pana Jezusa Chrystusa w wyniku pracy Ducha Bożego. I praca Ducha Bożego zmierza do tego, aby nas przemienić na podobieństwo, na obraz Chrystusa, abyśmy faktycznie przypominali Jezusa. I myślę, że tak będzie, że gdy wejdziemy do nieba, już będąc przemienieni, mając już nowe ciała, i aniołowie na nas popatrzą, przyjrzą się, podejdą do Michała i tak mówią: ty, słuchaj, Michał, ty jesteś strasznie podobny do Jezusa Chrystusa, no nie? I później podejdą do Marcina, do Gosi, do Kamila, ale wy przypominacie, jakbyście byli Jezusem, tak? I że będzie jakieś takie podobieństwo w wyniku pracy Ducha Świętego. Nawet Saszka będzie podobna do Jezusa Chrystusa, chociaż jest kobietą, ale Jezus jest mężczyzną, ale to podobieństwo będzie tak wspaniałe i tak niesamowite, że czasami być może was pomylimy ze sobą. I popatrzcie, że Bóg daje, że Bóg, Duch Święty, On wyposaża nas w te boskie cechy i te boskie cechy sprawiają, że jesteśmy podobni do naszego Pana. Mamy miłość Jezusową, mamy pokój Jezusowy, mamy Jego radość, mamy Jego cierpliwość, mamy Jego dobroć, łagodność, wstrzemięźliwość. I Paweł napisał o tym w Rzymian 8,29, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Bożego. A więc Duch Święty nieustannie pracuje w nas, aby nas przekształcić, aby nas przemienić w takie pełne podobieństwo do Syna Bożego, abyśmy byli obrazem Syna Bożego, tak jak Jezus jest obrazem swojego Ojca. Duch Święty nad tym pracuje, On nad tym czuwa, wyciska coraz mocniej i coraz wyraźniej pieczęć w nas, w którą zostaliśmy zapieczętowani. I ostatnia część tego wersetu, tego fragmentu 11-14, jest napisane, że ten duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwały. Ten duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa, tego dziedzictwa, o którym mówiłem na początku, które zostało nam przyznane w wieczności w oparciu o Bożą wszechwiedzę, który wiedział o tym, kto się nawróci i tych, którzy się nawrócą, on umieścił w swoim planie budowania Kościoła, umieszczania w poszczególnych miejscach ciała Chrystusa, w zależności od tego, jak odpowiesz na Ewangelię. Więc on obdarzył nas tym dziedzictwem i żeby potwierdzić, że to dziedzictwo będzie twoją i moją własnością, dał nam zadatek Ducha Świętego. Duch jest zadatkiem. I nie wiem, być może niektórzy z was mieli okazję czasami dokonywać jakichś transakcji w oparciu o wizytę u notariusza w biurze notarialnym i tam się być może kupowałeś mieszkanie, sprzedawałeś mieszkanie albo tam coś takiego wartościowego. No i być może, że niektórzy z nas spotkali się właśnie z takim terminem zadatku, prawda? Że ktoś, kto kupuje mieszkanie i bardzo mu się podoba to mieszkanie, zależy mu na tym, aby nabyć to mieszkanie, on wpłaca tak zwany zadatek. A więc część kwoty, zadatek to jest część kwoty, która zostanie później wliczona w tą końcową cenę. To jest zadatek. I o co chodzi w tym zadatku? Zadatek polega na tym, że on gwarantuje, że umowa zostanie sfinalizowana. I nawet gdyby ktoś, kto ma to mieszkanie i przyjął zadatek,
w pewnym momencie się rozmyślił i powiedział, a ja jednak tego mieszkania nie sprzedaję, może kiedyś, ale teraz jednak nie. A ten kupujący, który wpłacił za dodatek, powiedział, nie, ale zgodziliśmy się, umówiliśmy się, ja nie zrezygnuję, ja chcę mieć to mieszkanie. I teraz co zrobić w tej sytuacji? W prawie polskim, jeżeli ktoś wpłacił zadatek, to a kupujący naprawdę chce nabyć to i nie chce zrezygnować, nie chce się wycofać, to ta umowa musi być sfinalizowana. I notariusz doprowadzi do tego, że umowa będzie podpisana i ty, który wpłaciłeś ten zadatek, będziesz mieć to mieszkanie, nawet jeżeli ktoś, kto ma, był właścicielem, nie chciałby go sprzedać. Więc gdyby została wpłacona zaliczka, a nie zadatek, no to wtedy właściciel mógłby się wycofać bez żadnych konsekwencji, a nie chce sprzedać, oddaje zaliczkę i tyle, no nie? Ale z zadatkiem tak nie ma. Zadatek jest gwarancją tego, że umowa zostanie sfinalizowana. Ale jeżeli na przykład jeżeli kupujący by zrezygnował i powiedział, a ja jednak no, nie chcę kupić tego mieszkania, wpłaciłem zadatek, to ten zadatek mu przepada na rzecz właściciela, który liczył na to, że sfinalizuje umowę. I teraz popatrzcie, że w Grece to słowo zadatek, które tutaj jest napisane, że ten duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa, to słowo w języku greckim to brzmi arabon. I to słowo arabon to jest dokładnie o tym samym znaczeniu, co przed chwilą wyjaśniłem. Zadatek, który gwarantuje doprowadzenie umowy do końca, sfinalizowanie jej. I tutaj tłumacz bardzo dobrze przetłumaczył to słowo zadatek, właśnie to greckie arabon na zadatek, bo w Grece, tak jak było to używane, to słowo arabon, no to było na przykład w starożytnej Grecji, w Rzymie, arabon był często używany jako forma zabezpieczenia tej transakcji, prawda, że kupujący wpłacał część kwoty zakupu, wpłacał ten arabon i na pewno to, co chciał kupić, będzie jego własnością. Również kiedy były zawierane małżeństwa, to pan młody, chcąc zagwarantować rodzicom panny młodej, że to będzie jego żona, wpłacał arabon, czyli ten zadatek, i to była gwarancja, że na pewno dojdzie do małżeństwa, na 100%. Więc popatrzcie, kiedy Bóg mówi wierzącym, że dostają arabon Ducha Świętego, to mówi i tak, wasze dziedzictwo jest pewne na 100% i daje wam zadatek Ducha Świętego, abyście się w ogóle nie martwili, abyście się nie przejmowali, że odstąpię od umowy, bo właściwie w tej umowie to nawet nie ma drugiej strony, bo to jest tylko obietnica Boga. Tam nie ma, że Bóg się z kimś układa z tobą. Nie, ty jesteś przedmiotem umowy, a nie podmiotem, czyli ty jesteś tym mieszkaniem, tą świątynią, którą Bóg chce nabyć dla siebie i mówi, nabędę tą świątynię na 100% i daję jako gwarancję tego, że umowa będzie sfinalizowana, daję tobie zadatek Ducha Świętego. Więc umowa, dziedzictwo jest pewne, jest zabezpieczone, więc zadatek Ducha Świętego mówi o tym, że możemy mieć pewność zbawienia, że Bóg dotrzyma swoich obietnic, zbawi, uratuje wszystkich tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Ten zadatek Ducha Świętego jest również gwarancją tego, że mamy kontakt z Ojcem, że po prostu jesteśmy w więzi z Nim. Ta pieczęć potwierdza przymierze, które zawarliśmy w Panu Jezusie Chrystusie jako Jego dzieci. I również zadatek Ducha Świętego mówi o tym, że ono już daje nam przedsmak tego przyszłego dziedzictwa, bo my już wiemy, dokąd idziemy. Już nie boimy się śmierci. Już wiemy, że jesteśmy odkupieni. Już wiemy, że Bóg jest naszym Ojcem, a Pan Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Więc popatrzcie, Ojciec nas wybrał i przeznaczył nas do dziedzictwa na podstawie wiary. Jezus Chrystus nas odkupił swoją świętą krwią, a Duch Święty nas zapieczętował. Czy jesteśmy bezpieczni? Amen? Amen. Jesteśmy bezpieczni, kochani. I Paweł właśnie chce w ten sposób upewnić tych nowych wierzących, pochodzących z tego super pogańskiego świata starożytnego w Efezie,
gdzie tego świata bogobojnych religii i chciał im pokazać, że ich pozycja jest pewna, że spokojnie mogą porzucić te wszystkie świątynie, do których chodzili, mogą bez żadnego smutku, niepewności czy strachu zerwać z boginią Kybele, ówczesną matką boską tamtych rejonów, z Artemidą, główną boginką Efezu, mogą odwrócić się plecami do Serapisa, mogą machnąć ręką na Dionizosa, mogą się powiedzieć do wszystkich tych wróżbitów, okultystów, nie potrzebujemy waszych przepowiedni, bo mamy Boga Ojca, bo mamy dziedzictwo w niebie, bo jesteśmy usynowieni, bo mamy dom w Królestwie Bożym wiecznym i tam idziemy, więc możemy się schronić w cieniu wszechmocnego Ojca, bo On jest naszą gwarancją i On zapewnił nam dziedzictwo, niczego z tego świata nie potrzebujemy. Tam mamy pełnię, jesteśmy święci i zapieczętowani Duchem Świętym. Więc popatrzcie, wybranie Boga było poparte bardzo głęboką i dojrzałą decyzją, przemyśleniem całej tej sprawy, a nie jakimś takim arbitralnym, a tego wybieram, tamtego pomijam, coś tam zrobię, przed nikim się nie będę tłumaczył. Patrzcie, Bóg Ojciec, nasz wszechmocny Ojciec, z tego powodu, że nas tak dobrze zabezpieczył poprzez swój przemyślany plan, poprzez odkupienie w Chrystusie, poprzez dodatek Ducha Świętego, On chce, abyśmy Mu w pełni zaufali i niczym się nie martwili. I wszystkie strachy z naszego życia przepędzili, wszystkie zmartwienia Jemu oddali, wszelką niepewność złożyli u Jego stóp, bo On się o nas troszczy. Amen? Amen. Kochani, pomódlmy się, powstańmy i podziękujmy Mu za tą niesamowitą rzecz, którą zrobił, że nas zapieczętował Duchem Świętym, że dał nam zadatek, że dał nam dziedzictwo w niebie, że dał nam nowe życie i uczynił nas swoją własnością. Pomódlmy się. Zapraszam do modlitwy.